O kurwa, ale się ujarałem. Elo, siemalizm. San Cristobal de las Casas. Dzisiaj spacer po mieście postara się wam pokazać smaczki tego miejsca, a jest co pokazywać. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jaki stary Volkswagen stoi pod moim hostelem. Teoretycznie pewnie kilka lat temu nadawałby się jeszcze, żeby go odświeżyć, a teraz... No nic, można tylko popatrzeć. Co dzisiaj w planach pytacie? Postaram się pokazać jak najwięcej ładnych miejscówek i takie podstawowe rzeczy. Dzisiaj chciałbym kupić pocztówki, ponieważ wcześniej w tych turystycznych takich miejscowościach jak Playa stwierdziłem, że nie ma sensu wysyłać pocztówek, bo lepiej z jakichś autentycznych, prawdziwych meksykańskich miejsc. A druga opcja to zrobienie prania i poszukanie testu, gdzie mogę zrobić, bo będę miał dla was niespodziankę. To petardy strzelałem, jakbyście pytali. Jeżeli chodzi o ranking miast pod względem tego, jak wygląda, i to jest chyba szóste miasto w Meksyku, które odwiedziłem, póki co numer jeden. Gościu z hostelu zaznaczył mi, gdzie jest pralnia, ale niestety chyba się pieprznął, bo kompletnie w drugą stronę zaznaczył mi na mapie, gdzie powinienem iść, a więc lipa. No tego to się nie spodziewałem w ogóle. Zobaczcie, jakie panie mają lokalne stroje tutaj. I to zależy, z jakiej wioski się pochodzi, to masz inny kolor stroju. Nawet młode dziewczyny chodzą ubrane lokalnie. Jedną z najważniejszych rzeczy w krajach Ameryki Łacińskiej są markety. I one zazwyczaj tętnią życiem, więc wybiorę się na lokalny market tutaj w mieście i postaram się znaleźć coś do jedzenia. Zobaczcie, jak pani niesie chłopczyka w chuście. Przyjeżdżają tutaj ludzie z pobliskich wiosek, żeby handlować. Dlatego te stroje też się różnią, bo różne regiony, różne stroje. My docieramy na market. Szukamy jedzenia. Najpierw sekcja biżuterii. Tutaj znalazłem sekcję z jedzeniem. Połowy street food. Mięcho, sosy, takosy. Kurczę, od rana takosy smażone. Człowiek się zamęczy takim jedzeniem. Spodziewałem się więcej jedzenia, jak ciuchów, ale tak w większości ludzi, którzy tędy chodzą, to lokalni, niekoniecznie turyści. Miasteczko jest nawet turystyczne, ale wiadomo, okres jest jaki jest i nie ma aż tylu turystów zagranicznych. No zobaczcie, większość ludzi kupujących to lokalni, lokalni kupują od lokalnych. Znalazłem jedzenie. Jak wygląda? Zamówiłem kanapkę, no trudno, będzie smaczne na śniadanie. Ale dużo ludzi jest, więc warto tutaj jeść. Jestem na jedzeniu i zapytałem tych chłopaków, jaki język jest używany. Powiedzieli mi, że język, który się używa w tym regionie, to tzotzil. Ale nie wszędzie, bo są jeszcze różne warianty językowe i to zależy od regionu. To nie jest tak, że w danej miejscowości mówi się jednym językiem. Tutaj są różne wioski porozrzucane w koło i w każdej może być inny. I como se dice hola en tzotzil? Hola. Liote. Liote. Słuchajcie, liote oznacza cześć w języku tzotzil. 14 Belil. Belil. Belil to jedzenie. Komida. Belil. Dale.
Con jamón, porfa. ¿Todo? Con jamón. ¿Cuál con jamón? No i klasycznie do wybrania sos jest albo ostry, albo ostry. Kupując na lokalnym markecie zawsze. Gracias. Będzie taniej. Taka jedna bułka kosztuje 3,75 na dzień dzisiejszy, to jest 20 peso. Tu jest ser, szynka, mięso, warzywa i sos, majonez i ketchup. Ale oczywiście macie do wyboru te sosy, o których mówiłem, ale to jest ostry i ostry. Zauważyłem, że za każdym razem, kiedy próbujecie nawiązać jakąś relację tutaj, wychodzi o wiele łatwiej jak na Yucatanie. Tutaj ludzie są tacy bardziej ciekawi tego, wiecie, skąd ktoś przyjechał, co tu robi i że mówi w języku hiszpańskim na przykład. Dla nich to jest coś nowego, tak jak mówię. To są takie markety często, gdzie pomimo, iż wszystko wygląda turystycznie, to tak jak mówię, tutaj praktycznie kupują sami sami lokalsi, robią sobie zakupy, między sobą się wymieniają, handlują. Pewnie wiadomo, to jest też robione pod turystów, ale sytuacja jaka jest, taka jest i mówię. Fajnie, bo idzie z nimi porozmawiać i czuję się tu bardziej komfortowo jak w innych miastach, w innych stanach, więc to jest fajnie. To jest chyba jakiś kościół albo katedra. Nie wiem, czy jest otwarte. Tak, to jest kościół. I tu muszę przyznać, że przyjeżdżając tutaj, dopiero teraz poznałem definicję słowa Meksyk. I to jest najprawdziwszy Meksyk, gdzie możecie zobaczyć prawdziwą kulturę sprzed setek lat, prawdziwych, rdzennych mieszkańców i to, jak faktycznie wygląda ten kraj tutaj. Jeżeli przyjeżdżacie do miejsca, gdzie ludzie noszą swoje lokalne, tradycyjne stroje bez względu na to, czy są tu turyści, czy nie, mówią w swoim lokalnym języku, cieszą się tą swoją kulturą, pokazują ją, każdy ma inny strój w zależności od regionu, to jest to najprawdziwsza kultura, jaką możecie zobaczyć i jest to najprawdziwszy, można powiedzieć, najprawdziwsza część tego kraju. Zwróciłem też uwagę na to, że sporo osób starszych posiada złote zęby albo na przykład tylko jedynki z przodu górne, albo na przykład całe uzębienie jest złote. No i mówię, dziewczyny tutaj są ładniejsze jak w pozostałych regionach, które widziałem. Dodatkowo wydaje mi się, że spędzę tutaj więcej czasu niż przypuszczałem. Jedyną rzeczą, której się obawiałem na dobrą sprawę, to pogoda, bo wszyscy mnie straszyli. Polo, słuchaj, zimno jest w San Cristobal de las Casas, ale moi znajomi przyjechali tutaj mniej więcej miesiąc temu. Jak były ulewne deszcze i jak było zimno w nocy, wczoraj było chyba około 9-10 stopni, czyli nie ma tragedii. W dzień teraz jest jakieś 20, nie wiem, 21-22, więc jest naprawdę ciepło. Zobaczcie, ja idę w klapeczkach, jest fajnie. W nocy ciut zimie, ale trzeba po prostu wziąć sobie dwa koce do spania. To tyle. A mówię, jeżeli zimno nie straszne, to nie ma czego się obawiać. Tak wygląda główny plac. Naprawdę robi wrażenie. Oj, ten pan też ma złote zęby. Cały główny plac obstawiony jest przez płucy butów oraz szewców i tutaj co kilka metrów można zobaczyć, że tutaj zobaczy pan sam gdzieś tam buty robi, chyba sam je szyje, więc coś niesamowitego i ogólnie tutaj taki zawód płucy but jest dość często praktykowany. Dużo ludzi po prostu przychodzi, siada i czyszczą mu buty. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj jest bardzo dużo os. Lata albo pszczół. Chciałbym wam pokazać, ale są malutkie i szybkie. Tu spod słońca tego na dobrą sprawę nie widać dobrze. Ale mnóstwo ich tu lata dzisiaj.
Dowiedziałem się też, że dzieciaki urodzone tutaj w mieście San Cristobal niekoniecznie mówią w tych lokalnych językach, ale mówią, że chciałyby się nauczyć i trochę rozumieją ze słuchu, ale ci, co się urodzili na pobliskich wioskach, to wszyscy mówią w swoich dialektach. Udało się znaleźć w końcu pocztówki po chyba, nie wiem, pół godziny albo godzinie spaceru, ale nie udało się znaleźć jeszcze żadnej pralni. Wydaje mi się, że jest gdzieś tam jedna, jakieś 5 ulic stąd, więc kawałek, ale wracam do hostelu policzyć, ile faktycznie trzeba wysłać pocztówek, żeby nie kupić ani za mało, ani za dużo. Właśnie się zorientowałem, że zgubiłem klucz od hostelu. A, pieprze. A to jestem durny, zawsze gdzieś, wiecie, bo zamiast wrzucić do torby, to gdzieś schowam do kieszeni, wyciągam aparat i lipa. Tutaj może słabo widać, ale wróciłem do hostelu, obrałem właśnie zdjęcia, które dzisiaj wykonałem podczas spaceru tutaj po mieście. I taka ciekawostka, wszyscy patroni, którzy tam otrzymają ode mnie pocztówkę, nie będzie to zwykła pocztówka, ponieważ udało mi się chwilę później znaleźć miejsce, gdzie mogę wydrukować swoje własne kartki, takie jak kiedyś były robione w Azji. Tak więc właśnie edytuję, zobaczcie, zdjęcia, będę ciął je na wymiar odpowiedni, taki jaki jest na pocztówce, i te zdjęcia autorskie będą wysyłane jako pocztówki. Udało się znaleźć pranie. Jest 1,5 kg z suszeniem. Jest godzina 13, o godzinie 7 się jeszcze będzie zrobione i płacę 6 zł, więc naprawdę nie opłaca się czasami prać ręcznie za takie pieniądze. Raz na 2 tygodnie, jak zrobicie sobie pranie za 6 zł, to nie odczujecie tego. Gracias. Słuchajcie, zawaria. Próbuję wydrukować pocztówki, ale nie działają mi pliki, nie wiem dlaczego. Zrobiłem chyba 20 parę zdjęć, działają tylko 3, więc będę musiał się wrócić do hostelu i zrobić to jeszcze raz, ponieważ no jest lipa, wiecie, nie chcę zrobić tego na odpierdziel i robić 3 zdjęć, powiedzmy razy kilkukrotnie drukować, tylko chciałbym, żeby każdy miał osobne zdjęcie, ewentualnie jedna pocztówka, żeby była dwukrotnie powtórzona, a nie żeby, wiecie, jedno zdjęcie zduplikować na, nie wiem, 30 razy, powiedzmy. Nie ma sensu. A więc idę to naprawić, ale później. A teraz przez chwilę, że idę pooglądać ludzi tutaj na mieście, bo naprawdę tu jest interesująco. Jak chcielibyście sobie kupić dzwony, to też możecie. To jest to, co mówiłem. Większość tych rzeczy, pierdółek, kupują Meksykanie. Tego nie kupują turyści, no bo kto na tą sprawę ma możliwość to wziąć i jeździć z tym później po całym kraju, aż do wylotu. Wiadomo, jest ktoś, kto przyjedzie na chwilę, kupi i ma możliwość wzięcia do plecaka. Ale z reguły to kupują wszystko lokalnie. I jedna, że tak powiem, z bardziej przykrych rzeczy jest taka, że tutaj pracują wszyscy, pracują tutaj dzieci, nieważne czy mają lat 12, 8 czy 5, to i tak chodzą z cukierkami, polerują buty, sprzedają, zobaczcie, kukurydzę. Oni lepiej liczą pieniądze jak 2 razy starsi Polacy. Tutaj muszę wam powiedzieć ważną kwestię. Stan Chiapas, w którym aktualnie się znajduję, jest jednym z biedniejszych stanów, mi się wydaje, z Meksyku. Wydaje mi się, że jest to stan Chiapas i stan Oaxaca. Są chyba 2 najbiedniejsze stany w całym kraju, ale ogólnie, jeżeli chodzi o całą ekonomię kraju i o gospodarkę, naprawdę ten kraj jest wysoko rozwinięty. Czytałem gdzieś artykuł, że chyba do 2040 roku ma być to 5. gospodarka na świecie. Więc naprawdę to się rozwija i
ktoś sobie może pomyśleć, że wiecie, Meksyk to chaos, brud, syf i ubóstwo, to wcale tak tu nie jest. I uwierzcie, że można to zobaczyć na każdym kroku. Tutaj wczoraj chyba ten chłopaczek, ten albo podobny, sprzedawał fajki. Nie wiem, ile on może mieć lat. Z 9. I wiecie, normalnie szlugi były sprzedawane. Na obiedzie jesteśmy. Słuchajcie, jestem na obiedzie. Pokazywałem tą restaurację wczoraj i zastanawiałem się, co to jest. To jest masło, ale nie powiedzieli mi, jakie to jest masło. I jest to masło robione z kanabinolu. Powiedzieli mi, że to jest tak zwana mantequilla de cannabis, czyli jest to masło robione z kanabisu, ale nie wiem, czy z wyciągu z jakiegoś CBD, czy z THC, nie mam żadnego pojęcia, ale po prostu powiedzieli mi, że jest to masło z ziołowe. O kurwa, ale się ujarałem. Taki widoczek po wyjściu z hostelu. No witam serdecznie po raz kolejny, wieczorem. Udało mi się znaleźć klinikę, gdzie można wykonać test. Pewnie niektórzy już się domyślają, co mam w planach, skoro mam zamiar zrobić test. Jest godzina 18:15 i mniej więcej 15 minut zajmie mi na dojście do kliniki. Muszę dojść, zapytać o cenę testu i szybko wrócić, odebrać pranie, więc do roboty. Są plusy i minusy jednokierunkowych uliczek. Jak się zakorkuje, to piździet, już się nic nie zrobi. Dowiedziałem się takiej rzeczy, że tutaj w tej miejscowości San Cristobal test kosztuje 300 zł, a w miejscowości Tuxtla oddalone o jakieś godzinę jazdy kolektivo kosztuje 200, więc nawet jak miałbym zapłacić za auto, w sensie za busa do Tuxtli i z powrotem, to myślę, że cena byłaby jakieś, wiecie, 220, więc jakieś, nie wiem, nawet 70, 80 zł do przodu. No powiem, że ciutkę pizga, jak nie mam spodni, skarpet i butów. Wyszedłem sobie całkowicie z centrum. Jakiś pieprzony pies mi szczeka. Nie lubię tego. Idę do kliniki i to już jest takie, wiecie, jakby główna droga wyjazdowa z miasta. Tam jest droga na Palenkę, tam jest do centrum, a tam, nie wiem, jeszcze dalej, na Czamulę. W Meksyku jest chyba tylko jedna firma, która zajmuje się robieniem testów. Nazywa się Salud Digna. Więc jakbyście chcieli zrobić test, to tylko tutaj. No i dowiedziałem się. Niestety, pomimo iż tutaj jest klinika Salud, to można wykonać test tylko i wyłącznie w miejscowości Tuxtla. Czyli trzeba będzie tam się przejechać. No trudno. Wydaje mi się zatem, że będę musiał być tutaj jeszcze jakieś, nie wiem, z 5 dni, bo najprawdopodobniej jutro pojadę do miejscowości Tuxtla, aby wykonać test. Później kolejny dzień pojadę do pobliskich wiosek, które podobno są magiczne, w ogóle kultura, która tam dominuje, jest w ogóle zupełnie inna. Jak tutaj są tacy prawdziwi już, wiecie, mieszkańcy tych wiosek, wszyscy poubierani w lokalne stroje, podobno magiczne miejsca. I później jeszcze będzie kwestia oczekiwania na wyniki. No takie życie teraz. No i teraz powiem wam coś. Większość pewnie mnie pojedzie, a niektórzy pewnie poklepią po plecach, tak jak jest zawsze w życiu. I muszę wam coś powiedzieć. Przed chwilą przyszedłem sobie do hostelu i mówię, że jutro jadę do Tuxtli zrobić sobie test. Oni do mnie mówią: a co, źle się czujesz? Ja mówię: nie no, wszystko jest zajebiście. A jesteś teraz chory? Ja mówię: no nie no, nie wydaje mi się, czuję się bardzo dobrze. Jeżeli kiedykolwiek przeszedłem tę chorobę, to przeszedłem wcześniej, ale nie czułem się, można powiedzieć, ani razu nie miałem takich symptomów, jakie być powinny. No to oni do mnie: to po co byłeś robił ten test? Ja mówię: no jak po co, ponieważ jest wymagany do... A, wygadałem się. Będzie wypikane. No i mówię, że no potrzebuję, żeby przekroczyć granicę. I oni mówią: no co ty, tutaj ci wyślemy test, weź sobie tylko zmień imię i nazwisko.
i powiedzieli mi, że nie mam możliwości sprawdzić, bo jest, no bo nie ma, podobno. Najwyżej wsadzą mnie do pierdla na, nie wiem, na 2 dni. No jeszcze nie byłem w... Ja bym nie był. I teraz pytanie do was. Co wy byście zrobili? Czy wy, czując się powiedzmy 10 na 10, dobrze, zdrowi, robicie treningi, robicie wszystko, poszlibyście, pojechalibyście się przetestować, mniej więcej to jest 300 zł, czy byście próbowali po prostu pojechać prosto na granicę z takim testem wydrukowanym, który sobie robicie na Photoshopie, wygląda legitnie, wygląda 100%, czy to jest oryginalny test, normalny, tylko po prostu numer się nie zgadza, tak? I czy wy byście pojechali z takim testem na granicę, czy byście zrobili test? Dajcie znać w komentarzu, a ja jeszcze zabiorę was na kolację. Zobaczymy, co tu serwują. Dzisiaj jest nocny street food. Będziemy tu dzisiaj wcinać sobie. Zobaczcie, co jest przygotowane w takich... Nie wiem, że jest ciepłe. Słabe światło, ale to mówię, jest taki dzisiaj nocny street food rozstawiony. Wszyscy to krzyczą. To głośniej, ten zdobędzie klientów, czyli klasyka meksykańska. Ja tutaj poszedłem, bo tu jest dużo ludzi, wszyscy jedzą, więc... Więc tutaj będziemy sobie jeść. Mają tamal, to są takie... kukurydza. Co jeszcze? Empanady, jakieś taco. Spróbujemy. Dzisiaj będę próbował lokalnego street foodu. Praktycznie, może nie od każdego tutaj, że tak powiem, użytkownika, z każdego stanowiska, ale różnych rzeczy. Na pierwszy rzut idzie, moi drodzy, empanada. Kosztuje 20 peso, czyli 3,75 na dzień dzisiejszy. Wygląda naprawdę smacznie. No i próbuję. Ogólnie już spróbowałem. A ja tamalito, empanada, taquito dorado, arroz con leche, champurrito de chocolate. Jest ok, ale jest zimne. Ale w smaku bardzo spoko. No i tyle. Na drugi rzut idzie tamales. Algo de tomar, arroz con leche, champurrado, tarjeta de cacahuate. Gracias. 30, porfa. To jest tamales. Nie wiem, jak to można określić. To jest chyba zrobione z kukurydzy, zmiksowana. To jest wegetariańskie, a to jest z kurczakiem. How do you like it? It's okay. It's good. It's good? It's alright. It's alright. Okay. It's like a potato. That's it. Like, okay. No. Dobra, zasiadamy do jedzenia. Ta druga opcja to jest kukurydza, kompletnie mi to nie siadło, to jest w środku moje z kurczakiem, polałem sosem, to jest po prostu kukurydza, która chyba została zrobiona taką papkę, ugotowana i zrobione takie z tego jakby ziemniak, taki ziemniak z kukurydzy zrobiony, nie potrafię tego wytłumaczyć, takie wiecie, no kotlet, o, kotlet, nie ziemniak, kotlet, no nie siadło mi w ogóle, ale jeszcze to spróbujemy, bo dzisiaj jest dzień street foodu. Dalszy ciąg street foodu to jest arroz con leche, czyli to jest ryż z mlekiem, bardzo dobre, słodkie. Si, sin agua. I do tego jeszcze biorę... I como se llama eso? Tostadas con pollo. Tostada con pollo. I tu biorę tostada con pollo. Acá tiene. Gracias. Wygląda bardzo dobrze. Zapłaciłem 42 dolce za wszystko. Za to i picie. It's recording, no? Yeah. Na zakończenie taki rożek z budyniem w środku. Kosztował jakieś chyba złoty 80, złoty 90. Zajebisty jest. Cały jestem brudny. Kurwa. It's in your bed. Dajcie. Ryż z mlekiem robi robotę. It does funny like focusing and Wracam i sponię. Chciałem powiedzieć, że pojadłem, ale to byłoby kłamstwo. I znowu dałem się, że tak powiem,
oszukać, bo jeżeli poszedłbym do restauracji i zapłaciłbym za taki jeden konkretny posiłek, typu zupa i drugie danie i nawet deser, jak jadłem się na obiad, byłoby o wiele taniej. Ale zależało mi, żeby spróbować trochę tego street foodu lokalnego, bo próbowałem wielokrotnie, ale jeszcze nie próbowałem w nocy. Tu w nocy jest trochę inne jedzenie i jest zimne, co było dużym moim zdaniem minusem. Nie lubię zimnego jedzenia. Jeżeli jem na przykład coś na kolację, to spodziewałem się, wiecie, ciepłego, więc chciałem zjeść ciepłe, ale nie było. Pierwsze było takie sobie, czegoś tam brakowało. No mówię, brakowało tego, że byłoby ciepłe, trochę soli, trochę takich rzeczy normalnych, jakichś przypraw. To drugie było w ogóle bardzo, bardzo słabe, ta kukurydza. A trzecie też było takie, wiecie, było zimne, była po prostu jakaś tam to samo, czyli surówka na, nie łapię ostrości, surówka na jakimś podkładzie. Ten podkład był taki bardziej miękki, ten był taki bardziej jak te chipsy Dorito. I to tyle. Najlepszą z tych wszystkich rzeczy było picie, czyli mleko z ryżem. Było bardzo dobre, bardzo słodkie. No i to było najlepsze. Reszta była ok, wydałem 100 peso, czyli 20 zł prawie. Ale nie ma co płakać. Spróbowałem, wiem, że po prostu nie dla mnie te takie nocne street foody na tych budach. I tyle. Żegnam się z wami. Dzisiejszy dzień był piękny. Nie spodziewałem się, wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Pora się żegnać, żeby nie zamulać. Jutro pojedziemy na taką fajną wiochę. Jeżeli się uda, trzymajcie kciuki. Widzimy się jutro. Do zobaczyska, na razie. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.